Siema, siema, witam w nowym odcinku Lego Miasta. Dzisiaj rozbudowujemy. No jak tak patrzę, co ja tutaj wymodziłem ostatnio, to nie jest źle, naprawdę całkiem nieźle to wyszło. Myślałem, że jakoś tak gorzej to zapamiętałem, ale tutaj już widzę kilka problemów, bo zapomniałem na pewno o tych łuczkach. Mam duże łuki, które są tutaj no chyba aż za duże, ale zobaczymy. Te są za małe, no akurat mam kurde wszystkie nie w tym rozmiarze, co trzeba. Coś wymyślimy. Tutaj, tak jak wspominałem, po obu stronach będą schody, więc dlatego nie mogę zrobić tego aż zbyt szerokiego, bo się nie zmieszczę ze schodami. Chociaż tu jest w sumie dość miejsca, nie wiem. To wyjdzie wszystko w praktyce. Zobaczymy, czy uda się skończyć całą podłogę, bo tutaj też miałem problem z dokupieniem klocków, ale myślę, że damy radę, bo też na pewno coś tutaj na tej podłodze jeszcze będzie i wtedy nie trzeba do tego dajmy. Dobra, ogarnęliśmy trochę tutaj te ściany i schody, odrobinę też podłogę. Jednak zdecydowałem, żeby zrobił te duże łuki, to nawet ładnie wygląda. Lepiej niż te sześciostudowe, tak mi się wydaje. Możecie dać znać, jeżeli się nie zgadzacie. No i co, teraz trzeba tutaj powoli pododdawać już jakieś pierwsze eksponaty. Po to zrobiłem tutaj te płytki. Myślę, że tutaj na te ściany też coś możemy dać, żeby nie marnować tutaj tej przestrzeni. Niech to też jest pod eksponaty, no a potem pokombinujemy coś z oknami. Dobra, jak widzicie, eksponaty są przeróżne, generalnie jakieś tam średniowieczne uzbrojenie, plus tutaj takie tarcze. Te tarcze mnie do końca nie przekonują, znaczy ogólnie mega mi się podoba ten klocek, ta część, ten nadruk i w ogóle to mi się mega kojarzy z tymi starymi seriami, gdzie byli ci piraci i tubylcy, ale nie jestem przekonany co do umiejscowienia tego, ale to są rzeczy, które można w razie czego potem łatwo zmienić, więc nie będę też jakoś się tutaj za długo nad tym rozwodzi, bo chcę przejść do tych okien, tak żebyśmy cokolwiek wybudowali też na zewnątrz, żeby to trochę urosło. Wiecie, jak to jest, zawsze fajnie jest, jak projekt z odcinka na odcinek rośnie, a nie tylko robimy wnętrze. No ale za dużo też nie zrobimy, bo wiecie, że to zawsze jest milion klocków do tego potrzebnych. Coś pokombinujemy, jeszcze nie wiem do końca, jak chcę zrobić te okna, ale no to jest coś, co zawsze można zaimprowizować. Dobra, zaczyna to jakoś wyglądać. Podoba mi się nawet ten front, podobają mi się te okna i tutaj zrobiłem wyjątkowo dwa rodzaje okien. Zawsze staram się okna budować identycznie, ale tutaj myślę, że to akurat pasuje z uwagi na kształt tych ścian. No i co? Dodamy jeszcze troszkę eksponatów, no bo tu mamy miejsca na to. I ja wiem, że tu ktoś może się przywalić o to, że skoro tu jest kasa, a tak naprawdę zanim się dojdzie do kasy, to już się ogląda jakieś eksponaty. No trudno, nie? To co z tego? Tak naprawdę możemy uznać, że pierwsze piętro jest darmowe, ale jak chcesz już obejrzeć coś więcej, no to już musisz kupić bilet. Nie wiem, czy będę robił tu jakieś bramki, chyba nie ma sensu. Wydaje mi się, że to jest cywilizowane miejsce i ludzie po prostu wiedzą, że trzeba zapłacić. Mega się cieszę, że tutaj ten budynek z obu stron będzie zasłonięty, więc nie trzeba się bawić tutaj z tymi ścianami, będzie po prostu to zabudowane. Nie wiem, jak z tyłem zrobimy, no bo tutaj już wyłamają się trochę, jeżeli chodzi o kolorystykę, a ten tył będzie widoczny. Chyba, że jakoś jeszcze tam coś z tyłu damy, coś innego, chociaż tam ma być ta alejka, nie wiem. Nie mam pomysłu na ten tył, będę musiał to jeszcze przekminić. No tutaj nam zostają te kolumny. Pomyślę, czy jestem w stanie cokolwiek dzisiaj z tymi kolumnami zrobić, bo mam kilka pomysłów, jak to zrobić. Pewnie będę chciał zrobić coś w stylu tego,
jak jest to zrobione w secie, którym się jakoś tam inspiruje, ale nie jestem pewien, czy mam do tego klocki. No na pewno dodamy te eksponaty i wykończymy tą podłogę, żeby ten parter po prostu już był skończony. Ale wciśniemy tu jeszcze więcej eksponatów, no bo tu będą takie gołe ściany. Myślę, że damy tu jakieś cnoty i jeszcze coś zaczepimy. Mam jeszcze troszkę takich elementów, które by tutaj się nadawały na eksponaty, ale na pewno będę musiał tego więcej dokupić, no bo całe drugie piętro będzie tego pełne. Chociaż tam może zrobimy trochę inny klimacik, no bo tu powiedzmy, że jest klimat średniowieczny, a może właśnie warto by było u góry dać coś innego, jakaś starożytność, coś takiego, nie wiem. Możecie napisać, jakie macie pomysły. No, muszę się też troszkę zająć tym tyłem jeszcze, no bo on jest taki zaniedbany. Myślę, że zrobimy sobie, wyrównamy to ciemno-szare do tej wysokości, czyli tu jeden brick i jeden plate jeszcze, a tu zrobimy taki kwadrat tylko i tu już wrócimy z powrotem do tego ciemno-pomarańczowego. A właśnie, ja mówiłem, że to jest nugatowy kolor, ale słusznie zwróciliście mi uwagę, że to jest dark orange. Tak, racja, to jest dark orange. Okej, okay. Jestem zadowolony z tego, co tu wyszło. No oczywiście, jak zwykle, briczki do ścian się pokończyły szybciej niż się spodziewałem, ale no takie już są uroki budowania budynków, zwłaszcza takich dużych budynków. No i co? Mamy tutaj troszkę eksponatów, jest to taki trochę miks. Nie chcę tego robić tutaj z myślą o jakiejś konkretnej epoce czy konkretnym miejscu, no bo nie znam się na tym w ogóle. Myślę, że taki miszmasz też jest spoko. Przy czym, tak jak mówię, chciałbym, żeby to drugie pięterko było w nieco innych klimatach. Po prostu, żeby było różnorodniej i ciekawiej. Kupiłem tutaj, jak widzicie, tile'a takiego z nadrukiem ładnego, żeby to było od razu też nazwane. I prawie mamy parter skończony. Dobra, chcę jeszcze spróbować te kolumny. Wydaje mi się, że mniej więcej wiem, jak są zrobione one w tym secie, ale nie będę patrzał na to. Po prostu spróbuję zbudować tak, jak mi się wydaje, że to jest skonstruowane. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, bardzo możliwe, że nic. Kurde, wyszło nawet nieźle. Spojrzałem przed chwilą na ten set, no tam to wygląda lepiej, oczywiście, że lepiej, ale to moja wersja nie jest wcale taka zła. Na pewno by to też lepiej wyglądało, jakby to nie było tak złożone z tylu mniejszych klocków, tylko po prostu jakbym użył większych, ale trochę nie wiem, jak to zrobić. Może zobaczę sobie, jak jest tam w instrukcji, ale na razie to tak zostawię. Podoba mi się to, oczywiście tutaj z boku to wygląda słabo. Zwłaszcza od góry, jak się spojrzy i tak dalej, no tutaj trzeba będzie jeszcze pomyśleć, jak ten tył zrobić lepiej. Popracuję nad tym w następnym odcinku. Dzisiaj już nie mam za bardzo czasu. Uważam, że całkiem spoko progres zrobiliśmy, bo po dwóch odcinkach mamy praktycznie ukończony parter. No tutaj zostaje trochę ścian po prostu i tyle, ale generalnie jak na taki duży budynek uważam, że to idzie całkiem sprawnie. W tym tygodniu wybieraliśmy imię dla czerwonego pająka. Wybrałem propozycję cmentacek od użytkownika Damian. Gratuluję, 100 stosów dla Ciebie. No i dorzucamy ludzi do muzeum. To jest Albert Berecik. Niech on sobie tutaj zwiedza. Tutaj oczywiście będzie pasować tłum ludzi. Trochę figurki zmarnowane, no bo nie będzie tego widać na zewnątrz, ale przynajmniej będę miał satysfakcję z ciekawego wnętrza. A to jest siwy Albert. I ostatnia postać, jaką tutaj dorzucimy, to będzie nowa postać, taka pani. Ona ma jakąś plakietkę, więc powiedzmy, że ona jest tutaj od oprowadzania ludzi czy coś takiego. Wymyślcie jej imię. I to tyle. Dzięki. Na razie. Cześć.